Melduję się, rozpoczynamy nową podróż. Rodzina gotowa. Gotowa, jedziemy. Tankowanie. Bak pusty, trzeba uzupełnić rezerwy. Zobaczymy, ile za tych czasów tutaj inflacyjnych paliwka wejdzie. Czekamy na tatę. Jestem. I mam niespodziankę. Kupiłem jeszcze lody na stacji, ponieważ za tankowanie minimum 25 litrów był taki lód za złotówkę, ale żebym nie jadł go sam, to musiałem drugiego dokupić za 11. Czyli w sumie za 12 zł dwa lody po 6 ziko, czyli cena normalna. Ale spróbujemy sobie Nui Australian Macadamia. Jedziemy dalej. A tak tytułem wstępu, to ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie, na kolejnej podróży. Jak widzicie w tle stoi nasz samochód, jest Zuzanna i Mikołaj. Nasze autko z trumną na dachu, ale tutaj czegoś brakuje. Brakuje przyczepy kempingowej. Na tą wyprawę wybraliśmy się bez domu na kołach, ale o tym opowiem Wam troszkę później. Właśnie zrobiliśmy sobie postój przed restauracją, która nazywa się Malinowy Las. I wyjęliśmy wózek, idziemy się trochę przejść z Mikołajem. No i zrobimy sobie postój na obiad, bo jest godzina obiadowa, iście tam 13.30, 14 dochodzi, dobija, a od 16 mam zakwaterowanie w miejscu, które już niedługo zobaczycie. Zapraszam na dzisiejszy film. Mikołajek już jest po jedzeniu swoim. A, dobrą nektarynkę sobie kupi na Open zdawał z naleśnikiem. A my będziemy jedli. A nawet Zuzanna już je. Wegetariański kotlet z frytkami i bukietem surówek. Smacznego! Widzisz? Widzisz tu? Widzisz siebie? Razem z tatą się. Siema, będziesz vlogerem? Będziesz kim chcesz być. Kim tylko zechcesz, mam nadzieję. Będziesz szczęśliwym człowiekiem. Oby. I słuchajcie, dosłownie pół godzinki później po tym jedzonku, bardzo pysznym jedzonku, dlatego w sumie mogę polecić tą restaurację. Zapłaciliśmy 96 zł za takie dwa dania, kawę i kole. Uważam, że zamknięcie się w stówce na taki obiad dla dwóch osób i naprawdę pyszny obiad to jest bardzo w porządku. A dojechaliśmy na miejsce i chciałem Wam pokazać, gdzie. Jesteśmy w miejscowości Kozubnik przy Porąbce. Kozubnik, Porąbka, Porąbka, Kozubnik. A w tle za mną taki oto mały wieżowiec i właśnie w nim wynajęliśmy sobie mieszkanie. Za chwilę sobie do niego wejdziemy, ale właśnie Mikołaj usnął, więc pakujemy go do wózka i idziemy się przejść i sobie zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle jest bardzo ciekawa historia tego budynku tutaj za mną. Jeżeli ktoś zna tą historię, to proszę odezwać się w komentarzu, a ja na pewno Wam ją jeszcze opowiem podczas tego wyjazdu. A jeszcze Wam powiem, że może tego nie widać, ale ten budynek znajduje się na zboczu góry, która jest za mną, góry Żar. Słuchajcie, tuż przy tym budynku mamy strumyk. A tam w krzakach czai się zło. Fajnie, na wejściu tutaj mamy jakąś ławeczkę, huśtawkę, tak naprawdę, grilla, z którego można sobie tutaj skorzystać, takiego ogólnodostępnego. Jest tutaj naprawdę na ten moment sympatycznie, ale zrobiłem taki room tour, jak to się mówi, za chwilę. Teraz idziemy się przejść, a z tego co mi się wydaje, to tutaj od razu jest wejście na szlak jakiś turystyczny, dość mocno pod górkę, więc na pewno tam pójdziemy. No jednak słuchajcie, idąc tutaj w górę, nie wchodzi się na szlak turystyczny, tylko na szlak urbexowy. Tam w tle widać takie opuszczone budynki, jakim również był ten, w którym wynajęliśmy mieszkanie.
Słuchajcie, tutaj na dole w budynku mamy restaurację i właśnie postanowiliśmy, póki Miki śpi, jednak się zatrzymać na ciacho, czyli deserek po jedzonku w knajpie chwilę wcześniej. Takiego ładnego deseru, chyba dawno nie jedliśmy. To tak się składa, że ten pyszny deserek to jest taka delikatna celebracja naszej rocznicy ślubu, więc możecie życzyć nam wszystkiego najlepszego, bo my sobie życzymy. Tak, dzisiaj jest 1 września i to jest dzień, kiedy obchodzimy w tym momencie akurat 6. rocznicę naszego małżeństwa. Co mam powiedzieć? Pyszne. Kocham cię, skarbie. A ja ciebie. Stoi tam. Ej, słuchajcie, mamy łosia. To są łosie? Nie, to są... To nie jest łoś. To jest jakiś jeleń z młodymi. To jest łania, no. A koza? Niesamowite. Wystraszyły nas tutaj, wybiegając z parkingu. Albo koza, albo łania. Kto tam te zwierzęta rozróżnia? Chyba jakiś leśniczy tylko. Samica jelenia, na pewno. Samica jelenia, wielkie bycze zwierzę, no, z małymi. Także tak, my pojedliśmy, przepyszny deser. No i co, zbieramy się z mandurem całym naszym. Wybierz numer lokalu. Wbijamy. Kodu nie będziemy zdradzać. Wchodzimy. Jest magicznie. Mamy bawialnię. Idę tu. Jest bawialnia. Tu na pewno przyjdziemy jeszcze. Idziemy dalej. Ale tu jest magicznie w ogóle, wow. Owieczki robią mu. Nie, jak owieczki robią? Jak owieczki. Strefa jakaś relaks, kurczę, na wejściu. Ale potężnie, w takim to jeszcze nie byliśmy. A naprawdę za drobne. Takie przed chwilą widzieliśmy właśnie, tak. A wygląda to tak, że mamy apartament numer 4. Poczekaj. Tutaj, słuchajcie, jest taka budka, w której mamy do której kod i w niej są klucze zamknięte. Taki mini safe. Ciekawe, czy już się otworzy. Mamy od godziny 16 możliwość wejścia. Mogliśmy dopłacić 5 dyszek, żeby wejść trochę wcześniej. Jest za 5. Możemy działać jeszcze. Nie działa. Zobaczymy za 5 minut. Tak, podoba ci się? Po krótkich przebojach, słuchajcie, udało nam się zdobyć klucze. Mam klucze w ręce. Okazało się, że dostaliśmy błędny kod do tego sejfu, a tutaj jest słaby zasięg. Nie mogliśmy się dodzwonić do nikogo. Tutaj obsługuję sobie apartamenty, ale otwieram właśnie drzwi i wchodzimy. Tak, Miki? Wow, naprawdę wow. Dobra, drzwi się same zamykają, więc ja się tutaj wbijam. Idziesz, piękna? Chodź. Tutaj mamy łazieneczkę. Sypialnię. I salon z
kuchnią. Ekstra. Z widokiem na las i podjazd. My się tutaj troszkę rozgościmy i zaraz wam tutaj wrzucę przebiteczki, jak to wszystko pięknie wygląda. A tutaj mamy widok na strumyk. Widzieliście przed chwilą przepiękne mieszkanie. Naprawdę właśnie stwierdziłem, że jakbym miał kiedyś gdzieś się do innego bloku przeprowadzać, bo mieszkamy w bloku, to w takie magiczne, cudowne miejsce jak tutaj. Zobaczcie, jaki jest widok za oknem z jednej strony. Tam są jakieś górki. Nie jakieś, bo to Beskid Żwiecki. Tutaj strumyk za oknem płynie. No po prostu bajka. A chciałem wam pokazać nasz barłuk. Nie, to nie chodzi o nich. Słuchajcie. Tu są wszystkie nasze rzeczy. Tak to wygląda. I teraz musimy sobie to wszystko rozpakować, a ja wam pokażę coś, co mam tutaj w tych dwóch pakunkach, co jest bardzo ważne dla nas, a mianowicie łóżko turystyczne. Kupiliśmy sobie takie przed tym wyjazdem, bo ono nam się przyda na kolejne lata, na różne wyprawy i tak dalej, więc żeby Mikuś sobie tutaj miał fantastycznie i cudownie w naszej sypialni, to wzięliśmy dla niego wyro. A teraz sobie je rozłożymy. Kupiliśmy sobie łóżko turystyczne marki Lionello. Łóżeczko, które ma tam do 36 kg posłużyć, więc na kilka ładnych lat nam to wystarczy. I wygląda to tak, że rozpakuję to, rozłożę, zobaczycie to na przyspieszeniu i porozmawiamy sobie na ten temat. Wygląda to właśnie tak, jak na załączonym obrazku. Szybka akcja, trwało to ze 2 minuty. To ustrojstwo trzeba zamontować tutaj w środku jeszcze. To jest takie... utwardzenie spodu tego łóżka i do środka kupiliśmy również taki turystyczny materacyk i właśnie go teraz otworzę. No a otwierając ten materac, powiem wam generalnie coś na temat tego łóżka, dlaczego je mamy, dlaczego jesteśmy tutaj, czemu jesteśmy bez przyczepy przede wszystkim w tym miejscu. A sytuacja wygląda tak, że już noce mamy zimne. Mikołaj zaczyna spacerować na czterech, wstawać przy meblach i tak dalej. W przyczepie to miejsce jest mocno ograniczone. Pogodę mamy już mocno przeplataną deszczami i nieprzyjemną do tego, żeby na tym zewnętrznym urzędować z małym, kiedy no co, będzie po tym błocie i tak dalej, sobie tam gdzieś walczył. No nie chcieliśmy tego, chcieliśmy tego uniknąć i mieć taką komfortową przestrzeń. A na tym kanale, na kanale Zdrowy Ząd, który możecie subskrybować, bo każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne, będą pojawiać się różne podróże, nie tylko karawaningowe, będzie to główna tematyka tego kanału, ale nie tylko i wyłączna, że tak powiem, około podróżnicza, a jeżeli chodzi o podróże, to właśnie materac turystyczny tutaj do łóżeczka dla Mikołaja również sobie kupiliśmy. A jesteśmy tutaj w takim apartamencie, a nie na kempingu, również dlatego, że młodzież nam przeważnie koło 19:30, 20:00 już idzie spać i wtedy my nie możemy absolutnie nic zrobić ze sobą. Nic, zupełnie nic, w przyczepie będąc. Musielibyśmy wyjść na zewnątrz i tak robiliśmy na ostatnim wyjeździe, ale wtedy było lato, było cieplutko, było słonecznie i mogliśmy sobie ten czas na zewnątrz spędzać. A teraz przy 12 stopniach Celsjusza będziemy siedzieć gdzieś tam pod przedsionkiem, być może w jakimś błocie.
i marznąć pod kocami w kurtkach. No nie tak sobie wyobrażamy nasz urlop tutaj rocznicowy. A jest to nasz wyjazd rocznicowy również, więc fajnie gdybyśmy go spędzili tak wyjątkowo. A zdecydowanie to miejsce jest wyjątkowe i cały ten tydzień, bo aż na 8 dni tutaj przyjechaliśmy, będę tutaj publikował na pamiątkę dla nas, a być może dla was, dla rozrywki i jakiejś inspiracji. Także zostańcie na tym filmie do końca! Nie, no tak serio to... fajnie, że jesteście. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobają nasze filmy, możecie śledzić tą serię. Będzie to wyjazd tutaj okołogórski. Jesteśmy nieopodal Żywca, będziemy na pewno na jeziorko wypływać, w jakieś górki sobie pójdziemy. Więc no mam nadzieję, że sobie fajnie i przyjemnie ten czas tutaj spędzimy. A ja w tym momencie biorę się za kawusie z moją małżonką. I rozpakowanie tego wszystkiego. O, i zobaczcie, dzięki temu, że to łóżko tutaj sobie przywieźliśmy, to również mamy taki mikro kojec dla Mikołaja na to, żeby chwilę zająć się czymś innym niż naszym małym, kochanym miśkiem. A on, zobaczcie, trenuje, ćwiczy, próbuje wstawać, więc takie łóżeczko tutaj nam się sprawdzi idealnie na każdy kolejny wyjazd. Ale no już nie będę przedłużał tego, myślę, że jeszcze się włączę, bo chciałem wam pokazać fantastyczny widok, którego jeszcze nie widziałem, z tarasu widokowego, jaki znajduje się w tym apartamencie, więc na pewno sobie tam jeszcze pójdziemy. A tymczasem siemano. Jeszcze efekt końcowy, czyli łóżeczko będzie u nas w sypialni razem z Mikołajem, materacyk mamy pościelony. Używamy takiego podkładu na łóżko w razie przemoczenia i dopiero na to zakładamy prześcieradełko. To wszystko tutaj jest, słuchajcie. I właśnie tak Miki tutaj będzie sobie spędzał nocki razem z nami. A w momencie, kiedy on będzie spał, to będziemy mogli zamknąć go tutaj, przymknąć drzwi i sobie urzędować tam w kuchni, w salonie i kuchni i normalnie żyć. Miki, jak ci się podoba nowe łóżeczko? Elegancko? Słuchajcie, witam was z windy. Właśnie wyszedłem sobie po kawusi, jadę do sklepu na zakupy do Lewiatana i postanowiłem wam pokazać ten taras widokowy, ponieważ ten film już się będzie kończył. Obiecałem, że to pokażę, więc wjeżdżam sobie już sam. Bez Zuzanny. Zuzanna jutro zobaczy ten piękny widok i na 6 piętrze jest taki ogólnodostępny taras widokowy. Blok ma 8 pięter i chodźmy, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tam jest parking z naszym autem. Trochę tych samochodów teraz dojechało, więc jest więcej ludzi tutaj niż było wcześniej i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Wow! Wspominałem wcześniej, że tutaj jest wyjście gdzieś na górę Żar, ale to nie jest ta góra. Wydaje mi się, że jest to coś innego. Natomiast na pewno na kolejnych vlogach dowiecie się, jak to wygląda. Tutaj w dole słychać ten strumień. A ja pędzę do Lewiatana na zakupki i wieczór sobie spędzimy już sami we troje, więc dzięki za to, że byliście na tym filmie, zostawcie łapę w górę, jeżeli się podobało. I co, bądźcie z nami na tej przygodzie i obserwujcie, ponieważ postaram się wam pokazać jak najwięcej z tego, co tutaj sobie pozwiedzamy. Także do zobaczenia na kolejnym filmie, hej! Piętro numer 6. Piętro z niedźwiedziem. Jeszcze ciekawostka taka, wszystkie te malunki to są ręcznie malowane przez kogoś, po prostu arcydzieło, to jest dzieło sztuki. A ja myślałem w pierwszej chwili, że to jest jakaś tapeta. Ktoś tutaj wykonał kawał dobrej roboty, także tu możecie się opalać, jak jest pogoda latem. A ja żegnam się z wami na dzisiaj. Siemanko!